Witam Was w kolejnym odcinku na kanale i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak instalować rzeczy właśnie tutaj, ubrania, włosy, twarze, wszystko inne. Wybiorę Franklina, ponieważ do Franklina jest najwięcej rzeczy, ale w sumie mogę, żeby nie było, to zainstaluj też do innych. Więc tak, ja używam najczęściej tej modyfikacji, jak ten instaluję, bo jest to dobra modyfikacja na buty. Więc sobie ją weźmiemy, czemu nie? Weźmy sobie ten plecak i clutches pack, bo to jest wszystko w tym jednym, więc sobie to weźmiemy. I tutaj możemy sobie wybrać również włosy. Weźmiemy sobie włosy. Wezmę tego, będzie najlepiej widoczny. I takie włosy sobie wezmę, dobra. Weźmy sobie tatuaże na twarz dla Trevora. Dobra, lecimy. Ultimate Shoes, Gucci Bag, Franklin Big Clutches Pack. Nowa twarz Franklina. Włoski i tatuaże dla Trevora. Dobra, to zaraz. Oczywiście zapraszam Was do odcinka. Teraz Wam się pokazuję w prawym rogu. Najpierw te modyfikacje musicie zainstalować, które są w tym odcinku. Pokazują Wam się one teraz właśnie na ekranie. Jeśli je macie, to możecie kontynuować oglądanie tego filmu. Zacznijmy od plecaka. Więc tak, pierwsze co robimy, to tworzymy sobie moc folder, albo nie musimy nawet tworzyć. Idziemy sobie x64vr.rpf models CD images, klikamy sobie moc folder i tutaj mamy dwa pliki, które najczęściej się używa i praktycznie zawsze się używa. Mianowicie jest to streamed pet props oraz streamed pet players rpf. I o co tutaj chodzi? Streamed pet props to są takie okulary i różne takie ogólnie dodatki, a tutaj to są różne wszystkie ubrania. I dobra, lecimy sobie do streamed pets players rpf. I tak, player 1 to jest Franklin, player 2 to jest Trevor, player 0 to jest Michael. Dobra, to jest Gucci bag, weźmiemy sobie do Franklina Gucci bag i wrzucamy sobie plecaczek Gucci tutaj. Ja już jakieś modyfikacje mam i chyba mam nawet ten plecak zainstalowany, ale trudno, najwyżej znowu go zainstaluję. I bierzemy sobie również, tutaj są okulary od razu, więc wracamy sobie do CD Images, Streamed Pet Props. I tutaj zjeżdżamy na sam dół i tu mamy trzy foldery, które nas interesują. Player 1 P to jest oczywiście Franklin, Trevor i Michael. My sobie idziemy do Franklina i wrzucamy sobie to i to tyle, jeśli chodzi o plecak i te okulary. Lecimy sobie z włosami, tutaj wracamy do włosów, wracamy do Streamed Pets Players RPF, Player 1 i wrzucamy sobie po prostu te włosy, tu to tyle, mamy to. Dobra, teraz twarz Franklina. Też tutaj do streamed players RPF. Instalujemy sobie Trevora. Tatuaże na twarz. Sobie to wszystko wyłączę już. Dobra. I mamy tutaj, wracamy do streamed players RPF. Wybieramy player 2, bo jest to Trevor. Wrzucamy to tutaj. To tyle. Jeszcze bym zapomniał, to buty. I te buty to instalujemy w taki sposób, że po prostu wrzucamy tutaj. To jest ten plik OIF, więc install i moc folder i to tyle. Ja to już mam zainstalowane, więc nie będę tego instalował drugi raz, bo nie ma sensu i widzimy się już w grze. Miałem w planach nagranie filmu z modyfikacjami do Spidermana, jak instalować. Ponieważ kupiłem Spidermana przedpremierowo i miałem go od razu i mogłem już tam wszystko robić i instalować te modyfikacje. I chciałem właśnie zainstalować, nagrać taki film, jak instalować modyfikacje do niego. Ale po tym, jak się dowiedziałem, jak się go moduje, stwierdziłem, że to nie ma sensu i po prostu poczekam trochę. Bo to jest dopiero na wczesnym etapie. Ludzie jeszcze nie za bardzo nie odkryli, jak to najlepiej zacząć montować i tak dalej. I na razie są takie do dupy rzeczy, wszystko tak średnio działa i jest różnie z tym. Dlatego poczekam chwilę, jakiś czas i może nagram film o tym, a jeśli nie, no to nagram po prostu taki ten. Polecam nie instalować modyfikacji do Spidermana na ten moment, ponieważ jeśli oczywiście się nie znacie za bardzo, bo łatwo możecie sobie po prostu zepsuć gierkę i będziecie musieli ją odinstalować i zainstalować, albo sprawdzić po prostu spójność plików, jak to ja właśnie w tym momencie robię. No. Dobra, już więcej nie będę tutaj gadał. Akurat się gra załadowała. Kurde, ścina mi przez to, że
te sprawdzam właśnie w pliki Spidermana. Dobra, nieważne. Już tak niech zostanie. Idziemy sobie tutaj. Fajne miejsce. I teraz tak. No dobra. No jak widać już są różne ubrania i różne buty, bo już mam to, jak mówiłem, zainstalowane. Mamy torso i mamy... No Jezus. Torso i mamy tutaj dużo, jak widać. O. I shit is real. Batman jakiś tam. No dużo różnych rzeczy możecie sobie sami posprawdzać. Ja mi się teraz nie chcę. Tutaj mamy włosy. O, są te dready. Pięknie, ładnie, jak widać. Mamy. Plecak chyba powinien być. O, jest. Jak widać, jest plecaczek. Okulary powinny być tutaj, akcesoria i tutaj glasses. Tutaj gdzieś one. Ja nie wiem, jak dokładnie one ogólnie wyglądają. Podejrzewam, że to są takie. O, te chyba. Tak podejrzewam, ja nie wiem, jak one mówię, właśnie wyglądają, ale to chyba są te. No nie wiem, ale się zainstalowały. No i dobra, tu jak widać są buty. Buty też są pobrane. Możemy sobie chodzić w takich. O, na przykład w takich Nike'ach. Można sobie zmienić po kolory i tak dalej, i tak dalej. Lecimy sobie do Trevora. I on oczywiście w swoim świecie jest tutaj, jak widać. To nas nie interesuje, baw się dobrze, Trevor zaraz się zostawię, tylko chcę po prostu pokazać, to będzie na head chyba. Dobra, są, tylko że on ma okulary na sobie. Zdaj mi te okulary. I wyprostuj się. Nie pokazałem tej twarzy Franklina, ale było ją widać, więc... Więc no... No, jak widać jest twarz Trevora, no co on robi? Dajcie pomysł na kolejną modyfikację w komentarzu, ja postaram się to nagrać i widzimy się już w następnym odcinku, już niedługo.